my już w samochodzie schładzamy, bo tutaj te wszystkie rośliny ledwo żyją. Wracamy do domu, ostatecznie kupiliśmy wszystkie belki, które chcieliśmy początkowo, więc będziemy robić to na belkach. Idziemy jeszcze do Lidla, bo mam wszystko zamrożone, a chcę zrobić obiad, więc muszę kupić pierś z kurczaka, ręcznik papierowy. To nie do obiadu, ale skończył nam się akurat. I co? I wracamy do domku. Jak trochę słońce zejdzie, to będziemy sadzić, bo aktualnie mamy 39 stopni. 39 stopni. O losie. Wróciliśmy do domu, w międzyczasie rozładował mi się telefon, byliśmy jeszcze kupić ziemię, żeby to wszystko zasadzić. Ja właśnie zabieram się za obiad, Mikołaj spał w samochodzie, także w ogóle szaleństwo, bo zamówiliśmy transport z Castoramy. Pan na nas tutaj czekał pod domem, bo my stanęliśmy po prostu w korku. Nie spodziewaliśmy się, bo się skoczyliśmy do Biedronki, żeby kupić coś na obiad, żeby nie musiała nic rozmrażać i było szybciej. I dostajemy telefon od pana, że on już stoi pod domem, także nam rozładował to w ogóle mega fajnie, bo byliśmy w stanie wjechać samochodem pod wiatę, więc fajnie to poukładał. Ekstra. Także wszystko już mamy na miejscu i będziemy sadzić, gdy tylko trochę słońce zajdzie, bo aktualnie temperatura nie sprzyja życiu. Mam zamiar jeszcze zrobić torcik czekoladowy z coś dobrego. To jest najpyszniejszy torcik ever. Możecie go przygotowywać i na jakieś przyjęcia, urodziny i tak dalej, ale też tak samemu, żeby go zjeść. Jest po prostu przepyszny. Także mam w planach go zrobić. Czy mi się uda, zobaczymy. Jeszcze chciałam zrobić mrożoną herbatę, bo mam brzoskwinię. Kupiłam specjalnie herbatę, tą, którą wam pokazywałam właściwie, bo ona jest pyszna do mrożonej herbaty, bo ja uwielbiam brzoskwiniową. I tą herbatę również macie w książce Coś Dobrego. W sumie to wam pokażę, bo nasza książka dostępna jest w naszym sklepie i to jest książka fizyczna, możecie ją mieć z dedykacją, jeżeli chcecie. Także zapraszam was bardzo serdecznie do linku w opisie, bo książka jest rewelacyjna na każdą porę roku, znajdziecie tam masę prostych przepisów, a te trudniejsze są napisane w taki sposób, że każdy sobie z nimi poradzi. Są to przepisy przesmaczne, ja też na nich schudłam, bo normalnie jem to, co jest w Coś Dobrego oraz w Daily Joy, bo tam już macie typowo przepisy dietetyczne. Natomiast jest to rewelacyjna książka, która powinna się znaleźć u każdego, bo jest piękna, jest świetnie zrobiona, jest smaczna, przemyślana. Przepisy są na każde umiejętności kulinarne i dla tych bardziej zaawansowanych, i dla tych, którzy chcą zrobić niespodziankę, jak na przykład mąż żonie pyszne śniadanko. Także każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Wam tutaj pokażę, jak wiele przepisów znajdziecie w środku. Coś dobrego na ciepło, na zimno, coś dobrego na śniadanie, coś słodkiego. Jest tutaj również co dziś na obiad. I co by tutaj przekąsić? Takie macie działy, możecie zobaczyć, jak wiele tu jest przepisów różnych z każdej grupy. I no jest rewelacyjna ta książka. I ja właśnie będę robiła iced tea, mrożoną herbatę brzoskwiniową. Powiem wam, że ona jest o wiele lepsza niż jakikolwiek Lipton. Robicie ją sami, trzymacie w lodówce, jest przepyszna dla dzieciaków, dla was. Teraz jak jest tak gorąco, to jest rewelacja. Książki wysyłamy regularnie, ale jeżeli chcecie ją już teraz, zaraz, to jest dostępna również w wersji, gdzie kupujecie wersję papierową oraz wersję PDF. Także zapraszam was bardzo serdecznie na sklep, a ja się zabieram, bo będziemy mieć gości, więc muszę coś fajnego przygotować. Zabieram się za robienie obiadu i właśnie tutaj czegoś do picia. Ty mi uciekasz? Słuchajcie, przychodzę do was z tematem. Może tak? Złapię cię! Ostrożnie. Przychodzę do was z tematem z jeżdżalni. Słuchajcie, założyliśmy ją. Gonię cię. Idę odnieść sól, która nam by the way zamokła przez tego mojego pana, ponieważ psikawką do niej lał, a to sól na ślimaki. Tutaj jak widzicie mamy jedną zjeżdżalnię, a tą drugą, co kupiliśmy w Castoramie, już zamontowaliśmy. I słuchajcie, do samego końca się stresowałam, że to jest tej samej długości zjeżdżalnia. Okazało się, że jest dłuższa, więc spoko. Ucieknę ci! Będę wam szybko opowiadać, bo ktoś mnie goni. O, jeszcze Alita za mną biegnie, o nie! Ucieknę ci! Zasadziliśmy te ponytail trawy. Wsadziliśmy je tutaj, muszę je by the way podlać teraz.
tak to wygląda. No trochę biednie w porównaniu do tego, co tu było wcześniej. Natomiast te trawy, które kupiliśmy ostatnio, jeszcze sobie tutaj uważaj. Jejku. Wszystko okej? Okay? No i... Okej? Okay. To dobrze, że jest okej. Okay. No, szybko! Ty! Biegnie do ciebie! Ojej! Alitos! Co to? Ej, no co ty tak na mnie skaczesz, łobuzie? No, Ali! Ty, siad! Siad! Ali! Wzięła ci zabawkę? To jej zabierzemy. Oddawaj! Oddawaj zabawkę! Oddawaj zabawkę, ty łobuzie! Dawaj to! Nie, oddaj to! Ali, ta ma siłę! No ma! Popatrz, nie chcę puścić. Puszczaj! Powoli! Rozwali, myślisz? Nie, to jest taka stara zabawka, ona się nie chce rozwalić. Właśnie zabawka na Alitę. Dawaj to! Dawaj to! Dawaj to! O! Prawie złapałam, ale jednak nie. O, dawaj! Alita, ale zabawa jest fajniejsza, jak robimy to razem. No nie? Powiedz jej. Ali, daj zabawkę. Odłóż. No. Ona chyba chce się bawić sama. Ojej. Tak, Alita, oddaj nam tą zabawkę. To ci rzucimy. No, powiedz, oddaj, to ci rzucimy. Powiedz, dobry piesek, daj na zabawkę. Zabawkę. Mamy ją, proszę, możesz rzucić. Brawo! No. To weź i weź. Udało ci się, brawo! Ali, chodź. No bierz, przynieś. Trawa jeszcze jest, słuchajcie, mamy 2 dni później, 3 dni i jest nadal w tych. Ale zobaczcie, jak wybombiła, tutaj się taka gruba w ogóle zrobiła. Więc musimy ją sadzić. Chcieliśmy sadzić dzisiaj i jakoś tak ten, nam to nie idzie. Ja ją wyciągnę z tej folii, żeby po prostu ją podlać przed zasadzeniem, żeby była mokra. I ją podzielę na jakby te same rodzaje. Tutaj mamy jedno drzewko, które gdzieś tam nam zostało z poprzedniego. Znalazłam je, ono leżało na ziemi i temu tak zżółkło. I to jest takie, kurcze. Mam nadzieję, że się ochada, bo nie było tanie. Bo to jakieś szczepione, nie wiem na czym polega to szczepienie tych drzewek, ale tak zaszczepione, że uschło. No. Myślałam, że jak coś jest szczepione, to jest po prostu bardziej odporne, a tu raczej nie. No to zostaw go, niech nie jeździ. I będziemy to sadzić właśnie w tamtym miejscu tu. My właśnie wyszliśmy ze szpitala, byliśmy po wyniki moje odnośnie tych bólów głowy.
wprawdzie trochę ja się stresowałam, ale od jakiegoś czasu głowa przestała mnie boleć. I zupełnie nie skojarzyłam tego z zębami. Okazało się tutaj w rezonansie, że miałam stan zapalny lewej zatoki szczękowej, czyli tej strony, gdzie miałam ponownie robioną kanałówkę, ponieważ poprzednia była zrobiona źle. I to była przyczyna po prostu wszystkich moich bóli, niedogodności i to takich mocnych bóli głowy. Także w Royal Dental naprawili moje bóle głowy przy okazji. I jakoś zupełnie nie skojarzyłam, że to mniej więcej w tym czasie po prostu się skończyło, że ta głowa przestała po prostu boleć. Także mamy już sytuację rozwiązaną i na szczęście udało się opanować i jak się okazało, nie było to nic groźnego. I dobrze, że zostało to po prostu naprawione. Także cieszymy się po prostu. Jakie? Ej, uważaj! Udało nam się wszystko posadzić, słuchajcie, jestem niesamowicie z nas dumna, jak żeśmy posadzili, tak padliśmy po prostu, dzień mamy wyciągnięty z życia, dodatkowo jestem tak sparzona, pokażę wam, może to będzie widać, no tu chyba nie, wieczorem wam pokażę, mam tak sparzone ramiona, a na domiar złego wczoraj ukąsiła mnie osa, jak okazało się, dziubła mnie w kilka miejsc, mam spuchnięte całe udo. Na szczęście mam taką maść i nie boli, natomiast czuję, jak ocieram udem o udo, bo tak mi to wszystko się napuchło i jest to takie twarde, no nieprzyjemne. Nie jestem chyba uczulona, bo już by mi było jakoś źle, ale wczoraj byłam w szpitalu po ukąszeniu osy, nie z ukąszeniem osy, a teraz to się zastanawiam, czy nie powinnam tam jechać ponownie. Natomiast jadę na paznokcie. Pierwszy raz, słuchajcie, od 10 lat jadę zrobić paznokcie. Zobaczymy, jak będzie. Chłopaki jadą na spacer, żeby też fajnie spędzić czas, a ja będę robiła manikir. Pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna. Pokażę wam, jak wyglądają te nasze krzaczki. Zasadziliśmy tam, nie było jak nagrywać, bo to jest sadzone na skarpie i chodziliśmy tutaj pod górę, żeby tam wleźć i tam to sadzić. Na szczęście poszło dość sprytnie, dość fajnie. Co prawda stąd nic nie widać i będziemy brać kolejne krzaczki, żeby zasadzić to miejsce tutaj. Tutaj pójdzie jeszcze chyba agrowłóknina i jakieś kamienie, zobaczymy. Natomiast no, to, co mieliśmy kupione, to zasadziliśmy. Oprócz tego drzewka tutaj, to jest bambus. Bo nie wiem, czy to sadzić na skarpę, czy to po prostu, bo to musi być chyba wilgotno, czy to po prostu posadzić do donicy. Nie wiem też, jak to szybko rośnie. Jeżeli ktoś ma taki bambus, no to koniecznie dajcie znać w komentarzu, gdzie sobie to nasadzić i jak będzie najlepiej. Tutaj mam posadzone byle jak, bo tu jest strasznie kamieniście. Żałujemy, że nie daliśmy tutaj pampasów, więc cholera wie, czy jeszcze tego nie będę przesadzać. I kupimy tutaj właśnie pampasy jakieś, żeby zasłonić tą fotowoltaikę, bo szczerze, funkcjonalnie, ale niekoniecznie podoba mi się ten design tego. Myślałam, żeby to zasłonić jakimiś takimi drewnianymi matami albo coś takiego, ale chyba to nie będzie najlepszy pomysł. Lepiej, żeby tutaj było przewiewnie i żeby były rośliny. No i na skarpę tam chcemy dać się po prostu bluszcz. Moje paznokcie, bo zdjęłam, zostawiłam sobie tylko kciuki. Przepraszam, mam tutaj brudnego, nie wiem od czego. Zostawiłam sobie tylko kciuki ze względu na to, że zdejmuję nimi aparat, a mam takie dość miękkie paznokcie. Więc jestem ciekawa, co z tego powstanie. Ma być French. Trzymajcie kciuki, żeby był piękny. A tak z takich wesołych sytuacji... Świeci mi prosto w oczy, przepraszam. Tak, zobaczcie, co sobie Krzyś zrobił. Twój plęski już ma kształt serduszka. Bo to dla ciebie. O, no, jakie słodkie. Krzyś... Przypaliłem się po prostu. Tak. Sobie przypaliłem i tak mocno, że... Mocno. Ten też miałem przypalony, ale ten nie spuchł. Ten się tylko przykopcił. Bo miałem te dwa. Tak, bo tak chwytał. Szałpał, pokazałam, zrobiłam zdjęcie, jak wygląda to moje ukąszenie po osie. Strasznie to wygląda. Już dawno nie ocierałam udem o udo, wiesz? Tak się cieszyłam, że schudłam i że nie ocieram udami.
A tu parosa przyszła. Patrz co było, patrz co było. Ciesz się tym, co masz. Jak tam to wygląda? Żyje to jeszcze? Może żyje. Trzeba będzie podlać wieczorem. Dotarliśmy. A, ale mnie ten nadgarstek boli. Poczekam, aż wejdziesz, żeby zobaczyć, czy cię wpuszczą, bo jest do piątej, a Magda mówiła się na piątą. No to ja zawsze na przypale albo wcale. Dobra, buziaki. Miki, dasz mi buziaka? Bądź grzeczny. Chcesz się jeszcze napić? To co, nie? Idziemy na te lody? To chodź. Idziecie na lody? Mama idzie tutaj, do tego budynku, a my idziemy na spacer. No. Jeszcze zrobię wam taki szybki update paznokci, ponieważ nie zdążyłam wam ich pokazać. Przepięknie zrobiła mi dziewczyna fręcza, już jestem umówiona na kolejne paznokcie. W ogóle znalazłam stylistkę, która uwielbia robić fręcz, więc no, dopasowałyśmy się idealnie. Przepiękne są te pazurki. Trochę mi się właśnie wytarły, bo na początku one były bardzo ostre, a teraz już są takie przyjemne w dotyku, więc jestem mega, mega zadowolona i zobaczcie, jak dłonie wyglądają z fręczem. Zawsze przepięknie, zawsze zadbane, zawsze takie delikatne i kobiece. To jest dla mnie po prostu ponadczasowe. Następny fręcz chcę po prostu na migdałkach, takim jakby owalu, czy czymś chcę trochę zmienić kształt paznokcia, więc w sierpniu będą inne. Hejka, hejka, pamiętacie chwilę temu, właściwie prawdopodobnie na tym vlogu mówiłam wam, że siekła mnie osa. Mamy 2 dni później, moja noga wygląda strasznie. Zaczęła mnie boleć i właśnie idziemy do szpitala na SOR, żeby wstrzyknęli mi magiczne coś i przestało mnie boleć. Generalnie tak, z taką nadzieją jadę. No nie wygląda to dobrze i też nie czuję się jakby najlepiej. Znaczy ogólnie spoko, tylko strasznie mi to jakby zaczęło dokuczać teraz. W tamtym roku walnęła mnie pszczoła i z tym sobie poradziliśmy. Natomiast osa to jest wredna. Stworzenie wredne. Żeby się powiedzieć inaczej. I tutaj już chyba musi pomóc nam lekarz. Także jedziemy na SOR. Brawo ja. Tak, mamy diabła osa. Tak, mamy diabła osa. Dlatego trzeba uważać. Także ten rok, w ogóle te wakacje mamy pod znakiem tych os, bo zrzucaliśmy 2 gniazda i jeszcze były jakieś tam szerszenie. I w końcu skończyło się na tym, że przegrałam tą walkę. Na daszku były, tak. Dobrze, jedziemy. Trzymajcie kciuki, żeby mieli jakieś magiczne coś. Liczę na medycynę. Wróciliśmy do domu. W sumie czego się dowiedziałam? Nic się nie dowiedziałam. Odesłali mnie z kwitkiem, powiedzieli, że jak w 48 godzin nie złapałam jakiegoś wstrząsu anafilaktycznego, to nic mi nie będzie. I dostałam do smarowania Fenistil. By the way, nikt nawet na to nie popatrzył. No nie wiem, może to od razu wiedzieli, jak to wygląda. Natomiast dziwne to jest dla mnie, że lekarz nigdy nie patrzy na to. To już jest moja kolejna tego typu sytuacja. No i mam pić wapno i Krzyś mi to wapno zrobił, także przeżyję, ale musi zobaczyć to, bo może to być moje ostatnie nagranie. Jesus. Wygląda jak jakiś kwas. Nienawidzę pić takich rzeczy, wolę łyknąć raz tabletkę i mieć święty spokój, a nie pieprzyć się z takim wielkim kubkiem wielkości mojej głowy i próbować to wypić. Nie jest złe. Nie jest złe, Krzyś. By the way, moja noga wygląda jak filar, który ma podtrzymywać autostradę. Także no, jakoś to będzie. I dostałam informację, że następnym razem, gdy ukąsi mnie osa, to trzeba jechać od razu na pogotowie, żeby dostać tam jakiś zastrzyk z czegoś tam blablabla, nie zapamiętałam. Natomiast wtedy nie ma już śladu po tych 48 godzinach po ukąszeniu. A teraz, skoro nie pojechałam od razu, to będę się bujała nie wiadomo ile, bo ta noga, mam nadzieję, że już osiągnęła maksymalny poziom spuchnięcia i teraz zacznie to powoli schodzić. Zobaczymy. Ale jestem ciekawa, czy wy też macie taki problem z osami, że jest ich wiele, a może ktoś ogląda ten film i jest równie spuchnięty jak ja, bądź był mądrzejszy i pojechał na pogotowie od razu. No to czekam na was w komentarzu, ponarzekajmy sobie.